tym mieszkaniu najprzyjemniej pracowało mi się przy sypialni. Mogłam tam zastosować intensywne kolory, ciemne kolory, tutaj granat. Nie w każdym pomieszczeniu doradzam klientom tego typu rozwiązania, dlatego że one optycznie pomniejszają pomieszczenie. W tej sypialni duże przeszklenia i dobre doświetlenie sprawia, że kolor ciemny nie przytłacza, a moim zdaniem wygląda ciekawie, pozwala się wyciszyć i jest przyjemny dla oka, jest interesujący. Pozostałe pomieszczenia przeznaczyłam w tym projekcie na pokój młodzieżowy i pokój dla dziecka mniejszego. Natomiast to zależy od użytkowników, co będzie im bardziej potrzebne. Być może może to być gabinet, może to być biblioteczka, może to być pokój z dowolnym przeznaczeniem, na przykład do ćwiczeń czy do przechowywania. Projektując salon z aneksem kuchennym, zwracam też uwagę, żeby kuchnia była na tyle przyjemna dla oka, żeby była też elementem dekoracyjnym salonu. Dodatkowo jej funkcja sprawia, że osoba, która gotuje, osoba, która przebywa w kuchni, uczestniczy też w życiu rodzinnym. W tym projekcie salon z aneksem kuchennym zmieścił też stół jadalniany, który komfortowo pozwoli zjeść posiłki i zestaw wypoczynkowy przy dużym oknie.